Przygotowujemy się do premiery baletowej. Jest to tryptyk. Pierwsza część pod tytułem Flight inspirowana jest tematami migracji i podróży. Zobaczymy na scenie scenografię przemieszczającą się przez ruch tancerzy. To właśnie oni sprawiają, że stwarzamy te różne światy. Wykorzystujemy też projekcje i akompaniują nam soliści Orkiestry Opery Wrocławskiej. Druga część tryptyku pod nazwą Bolero ma bardzo nieoczekiwane rozwiązanie scenograficzne. Właściwie tej scenografii nie ma w ogóle, mimo że wiele się dzieje, a dzieje się to za pomocą projekcji. Całą choreografię wszystkich tancerzy oglądamy wyłącznie jako cienie i sylwetki. Ostatnia część spektaklu pod tytułem Elsa Canasta wykorzystuje na scenie projekt schodów, które nam mają przypominać willę wenecką. Większość choreografii odbywa się właśnie na tych schodach i zapraszają one naszych tancerzy do podejmowania ryzyka, nie tylko choreograficznie, ale jak również podejmowania pewnych ryzykownych, zuchwałych kroków, jeśli chodzi o ich wspólne relacje. Zapraszamy na spektakl. Premiera odbędzie się 25 marca w nadchodzącą sobotę. I mamy jeszcze dodatkowe spektakle 26 w niedzielę, 31 marca, 1 i 2 kwietnia i niedawno zostały dodane dodatkowe spektakle w czerwcu. Gorąco zapraszamy.